Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Squad Busters. Dzisiaj jest to pierwszy odcinek z jakimś gościem w tej grze. Witamy serdecznie Pandę, siema. Siemaneczko, witam wszystkich. Tak jest, Panda jest pierwszym gościem, który tutaj ze mną dzisiaj walnie duo. Więc jak wiecie, powiedzmy 3000 łapek w górę po tym odcinkiem, to lecimy jakiegoś duoska z kolejną osobą. W sumie nie wiem jak to nazwać, czy duo, czy 1v1, bo my możemy też siebie atakować normalnie, nie? No tutaj jest tak to zrobione, że i możemy grać razem, i możemy się bić, no różnie. Dobra, więc zrobimy może różne rundy. W pierwszą będziemy mieli sojusz, a w drugiej zagramy po prostu typowo przeciwko sobie. Dobra. Można tak zrobić. To ja ci już wysyłam tutaj zaproszonko, ale przed tym, gdy wyślę ci zaproszenie, pokażę wam moje postacie. Jakoś zbytnio się nie pozmieniały. Generalnie tak to wygląda. Mam je troszkę polepszane, większość na tej drugiej gwiazdce. I teraz pytanko do ciebie, stary. Czy ty masz jakąś postać na trzeciej gwiazdce już może? No pewnie, człowieku. Co? I to nie jedną. Ja mam tak. I to jest najlepsze, że to są postacie z BES-a. Mam Colta na trzech gwiazdkach, kurde. I mam Bo na trzech gwiazdkach. Ej, to akurat mocne. Ale dobra, teraz możesz pochwalić się widzom, który masz level w tym świecie. Ja mam pustynny świat, mam 22. Panda jest dużo lepszy. No, ja mam ten królewski już. No, w sumie to go kończę, bo mam 49 poziom. Jak coś, Panda jest w tym miejscu. 49 level, zobaczcie, takie kluczyki sobie odebrał. Więc no mocne, nie ma co ukrywać. Dobra, no to może już bez zbędnego gadania przechodzimy do grania. Zostawcie tylko szybciutko, jak możecie, subika. Tutaj wyślam 10 losowych subskrybentów tego kanału. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmie, wystarczy będzie subskrybować. I wpadajcie do Pandy na Panda Off, bo on też tam nawala odcineczki właśnie ze Squad Busters, nie? Dokładnie. A to lecimy, ja już tworzę grupę. Utwórz grupę, proszę bardzo. I tutaj zaraz ci wyślę zaproszonko. I nawet mi się wyświetla. Król Tori pierwszy w grupie. Tam no na dole, jak z nami, więc fajnie to wygląda. Okej, no to klikamy gra i lecimy, zobaczymy co się wylosuje. Masz o, jakiś... bonus! Bonus? Jest bonusik, no. Fajnie, to są 3D. Zalew klejnotów, oho, to jest będzie mocne. Dużo, będzie dużo gamów, no zobaczymy. Ej, a masz taki jakiś ulubiony twój tryb, na którym ciągle nawalasz? Ulubiony tryb? Gobliny szabrowniki. One okay. Są mega spoko, że tych gobliny pata, fajnie się na tym gra. Tak, to jest nawet spoko. A właśnie. Możesz dużo monet zdobyć i gemów też, bo wypadałem gemy od nich, więc spoko. Musisz nam zdradzić jakąś taktykę, stary, na początki gierek, jak ty zawsze zaczynasz? Wiesz co, no... Jak już trochę się pogra, no to wiesz, są niektóre postacie, które są gigasłabe i po prostu nie opłaca się wybierać, na przykład kurczaka, no to na początek jest mega słaby. Albo jakiegoś Dynamite'a na początek też chyba lipa. No, Dynamite też. No ogólnie, jak na przykład weźmiesz sobie Colta na początek, to może być git, tylko żebyś za bardzo się nie klepał z kimś, bo dostaniesz na łeb na początku. No ja mam trzecie aktualnie, pierwsze teraz akurat. Jak ty już tyle zebrałeś tego? A ty na środku pewnie gdzieś nawalasz, nie? Nie, no co ty, ja tutaj nokautuję teamy dookoła, chopie. A, taki twoje. Jednego znokautowałem, zaraz drugiego nokautuję, bo tu widzę, że ma mało życia, hop, grabo. To zaraz go porobisz. Dobrze, ty ich tam rozwalaj, porozwalaj wszystkich i zostanę ja i będę miał drugie miejsce. No, na pewno. Taka taktyka. No, tak będzie. O nie, goni mnie jakiś typ, Jezu święty. Właśnie mnie też teraz ktoś zaatakował, muszę uciekać, bo bym dostał na łeb. Panda, panda, to ja, nie widzę. Widzę cię, dobra. Ty masz łuczników, oni sami do mnie będą strzelać. No, te kolciki, bo są naprawdę spoko na daleki zasięg, jeszcze jak mam na trzech gwiazdkach, to fajnie się nimi gra. Ej, szkoda, że w ogóle macie tylko moją perspektywę, bo u Pandy jest chyba trochę ciekawiej. Ale generalnie nie ja też tutaj... być może. Też zaraz tu będę nawalał teamy i zobaczycie, widzowie, ja to jeszcze ugram. Na razie 8 miejsce, ale teraz już będzie dużo wyżej, bo rozwalamy właśnie pięknie od razu smoczka. Ulubiona postać, no kurczę, myślę, że to by się też zmieniło, jakbyś miał wszystko na tych trzech gwiazdkach, bo no, tam niektóre postacie, jak są na tych trzech gwiazdkach, to są o wiele ciekawsze. Ale na ten moment... Aha, chłop mnie naklepał jedną postać, fajnie. No drugą mi naklepał, ty, ja zaraz spadnę. Panda spada. Myślę, że taka... Wiedźma. Wiedźma jest dosyć spoko, bo na spawni te szkielety fajna dosyć jest i dużo bije też. Tak, Wiedźma jest potężna, że... a ja chyba zaraz dednę. Nie. Ja jeszcze się trzymam i właśnie mam Wiedźma za skinki, więc bardzo fajnie. Doczepił się do mnie jakiś dziad, no i dedłem, co tu no mówić, widzowie. Standardowa gierka Toriego, widzowie. Ale straciłem taką pasę, miałem dobrą, nie wierzę. A jaką miałeś najwyższą pasę? Oj, nie powiem ci, nie chcę tutaj skłamać, bo nie pamiętam. Ja coś chyba koło 14-15 miałem. O, to możliwe, że też coś takiego miałem mniej więcej, ale dobra, oglądamy teraz Pandę. Patrzcie, chłop już ma 100 gemów, bo to jest, ty zadywiasz. Człowieku, ale jestem piąty na 5 osób, to ty właśnie, nie tak dobrze. 100 gemów mieć i kurde piąte miejsce? No, bo jest ten tryb z tym zalew klejnotów, to jest ten problem. 19 sekund do końca, więc ja już nie wychodzę, widzowie, zobaczymy tutaj Pandę do końca. On się nawala, dawa jakieś czwarte miejsce chociaż byś ugrał, kurde. No spróbujemy, tylko tak. O, tu się coś wysypało się, dobra, git. Tu jeszcze coś mam.
Ej, dużo nie, ci jeszcze a jest, jest czwarte, mam czwarte. Tak, ale mam do trzeciego to będzie już ciężko, no. Nie? Ale dobra, ładna gierka w twoim wykonaniu, w moim niestety nie, to szkoda. No, udało się, udało się. Dobra, ale teraz lecimy z mocniejszą gierką, bo to będzie taki trochę 1v1 pomiędzy nami, że jak siebie widzimy, to na luzaku możemy się nawalać, nie? Co będzie w skrzynce? Rzadka, okej, okay, bardzo duża rzadka. Zobaczmy. Nie no, dwa gregi człowiek mi dropy, co to jest za drop? A ja ulepszenie dobiję razy 8, więc w sumie to już całkiem solidnie i mogę ją sobie ulepszyć, więc może jakiś kolejny level karnetu mi wleci. Nie karnetu, tylko kurczę świata, bo zawsze mi się to myli. Karnet bo... na którym levelu masz? Chyba cinko trochę ci powiem, 8 dopiero. No ale ten, tego drugiego już? Nie, właśnie to jest chyba ten tego pierwszego? No. Nie. Bo no to linów, co ja ci będę mówił. No. Masakra. Ja ten drugi już ukończyłem. Wow, mocny zadymiarz. Królewska arena i co? Super, super kopalnia. Kopalnia. A to ty nie grałeś jeszcze na tej arenie, bo to jest chyba tak nasz kujalowa. Ona jest spoko. Wow, jak to fajnie wygląda, ty. Ej, ja bardzo lubię jak mi Greg na początku dropie, a teraz mi nie dropną. No, ja mam taką średniową postać, ale ci nie będę zdradzał jaką. Teraz już rywalizujemy w tej gierce. O, to mi się podoba, człowiek. Teraz ci będę mógł podjeżdżać. Ty, ale ty masz pewnie postać. Tą panią marchewkową. Nie, ale to ona ci nie podjedzie przecież, bo to jest wiem, jak Greg. Nie, ona podjedzie, ale ona daje dużo na początek, mi się wydaje. No, ale nawet jak ją miałem przed chwilą skrzynce, to jej nie brałem, bo bez sensu. No nie, kurczaka, no. Miałem przez przypadek. Jak ty mnie znajdziesz, to ty mnie porobisz zaraz. Błagam, żeby on tu nie podbiegł, kurde, widzowie. Zaraz cię muszę znokautować. Ale to na jakimś farcie totalnym. O, chociaż może nie, bo patrzcie, to się umacniam. Jak już chłopa 86, 90? Pewnie na mida wbił i zebrał gemy. No 106 gemów ma chłop. Dobra, gdzie ty człowieku jesteś, ja cię szukam. Odwal się ode mnie. Ej, chłop manik, wyzywam cię, co właśnie jest? Właśnie widziałem, leci na mnie tego, co ma 156. Dobra, żyje. Na szczęście żyje, widzowie, ale nie. Dobra, jest... Dobra, klepie tego wariata, człowieku. Panta tam no, się dobra, dobra, nie ma chłopa. Ja mam cały czas drugie miejsce, więc jest klasa. Muszę se buta trzymać, żeby mieć uciekać przed, jak przed pandą. Drugie miejsce masz? Dobra, gdzie ty jesteś? Już trzecie, już nie masz tak dobrze. Szukam cię, pomaga. O, pierwsza epicka postać, lecimy! Ja ci teraz szukam. Nie zdradzam ci jaka, gościu. Gdzie ty jesteś? Ojojoj, kogo ja tu widzę? Kogo ja tu widzę? Witam bardzo serdecznie. Mam jakieś szanse w ogóle? Chyba nie. Nie wiem. Chociaż z leczeniem może coś by się udało. Teraz się podleczyłeś, to jest ten problem. Niestety. O Boże, dobra, odpuść mi na chwilę. O, tutaj ziomeczka na klepie. Dobra. Dobra, pierwszy atak pan. Dobra, mamy go, bardzo ale ładnie. Teraz jak już pada mnie spotka, to już będzie lipa totalna, nie? Bo już teraz jest coraz mocniejszy. Co jest? Ej, dobra, na razie jestem top 5, ale chyba zaraz już nie będę. Siemano! Bomba o, na łeb gościowi! Dobra, człowieku, ale ja cię tutaj zamykam w rogu. Nie mam szans. Ojojoj, miny jeszcze od bo. Miny od bo cię trafiły. Co za gość? Ej, bo zostawia miny? No, bo zostawia miny na trzeciej gwiazdce. A, to jest tak jak z ultem od szelki chyba. Tak. O nie, no nie, no dawaj. Muszę mu uciec. Dobra, jakimś cudem jeszcze to przetrwałem, ale chyba tylko na krótko. Ostatni etap, mam piąte miejsce, jak panda mnie nie rozwali, to może tu będą jakieś, kurde, nie pucharki, tylko po prostu gierka zaliczona jako udana. Ja cię tutaj nokautuję zaraz, gdzie ty jesteś. Ja uciekam na drugą. O, stronę. Siemano. Nie! Gość, dobra, teraz, już jest, nie mam czym się jedna bawić postać nawet. Mniej, jedna postać mniej, dobra. Dobra, kolejną nokautujemy, bardzo ładnie. Dobra, oj, koniec. Koniec, żyję, koniec, chodź tu. Ale chłopie cię gonię, człowieku, Hog Rider to jest taka sigma w tej grze. Ja cię no kręca i go... No nie, no ktoś mnie klepi od tyłu. Dobra, no dobrze, o to chodziło. Ważne, że Cory naklepany został. Mój tragedia, widzowie, tragedia. Bambus mnie porobił, a miałem piąte miejsce. Ty, ale ja chyba dostanę dodatkowe punkty, jak mam piąte miejsce. Czy jak mnie zabijesz, to nie? Nie wiem, jak to działa. Bo już mam piąte gwarantowane, bo wszyscy inni deadli, więc może jednak ta gierka nie będzie taka tragiczna, ale patrz jak mało sekund. Dobra. Chwilę bym wytrzymał. No, chyba jako zdążyłem. Chyba mi to zaliczyło jako zwycięstwo, bo tutaj 5. Człowieku, patrz, wyzywam cię, załatwiony przez panda. Ron jakiś Swanson, załatwiony przez panda i król Tori pierwszy załatwiony przez panda. Trzy fragi miałem w tym meczu. Mocny zawodnik, ja tu ulepszenie do szerki trafiam i mogę ją ulepszyć, więc to oznacza, widzowie, że jeszcze bo mogę ulepszyć. Dobra, będę miał teraz kolejny level, zobaczymy co w nim dostanę. A, o 9000 monet. No i co, kiedyś trzeba jeszcze ten rewanż powtórzyć, jak się wzmocni trochę w tym skład basta. No musisz tryhardować w te gierki Supercella. To prawda, dobra, trzymajcie się, do zobaczonka, hejo!